Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 16. W dzisiejszym odcinku chciałem zająć się zbieraniem oraz sprzedażą tego drewna, które ściąłem w poprzednim odcinku. Jak widzicie, tutaj mam to drzewo, które wyciąłem. No i teraz na początku muszę sobie jeszcze kupić oczywiście specjalny pojazd do transportu oraz do sprzedaży drewna. Ale najpierw muszę to znaleźć, okej, tu mamy leśnictwo. Mamy ten oto pojazd, on służy do zbierania oraz do transportu i sprzedaży drewna, więc sobie go kupujemy. No okej, możemy sobie wsiąść do niego i jedziemy teraz do lasu zebrać to drzewo i sprzedać. On podobnie jak ten kombajn zrębowy jedzie około 20 km na godzinę, więc nie jest to zbyt szybko, ale i tak ten las, jak widzicie, jest bardzo blisko, więc powinienem i tak w miarę szybko tam dojechać. Widzicie, ten pojazd ma specjalny chwytak oraz taką specjalną szczepę zamontowaną z tyłu i na tą szczepę będą ładowane kłody drewna i będę później jechał sprzedać je. Ciekawe, ile ich się tutaj zmieści. Ile mogę ich zebrać. Myślę, że raczej wszystkiego na raz nie zbiorę chyba, bo tego drewna dość sporo wyciąłem, ale i tak myślę, że dzisiaj na odcinku załadujemy sobie jedną taką szczepę i sprzedamy to drewno, a resztę pewnie poza odcinkiem sprzedam. I ciekawe, ile też uda się zrobić na tym drewnie. Patrząc na to, ile kosztują te maszyny, to troszeczkę powinienem zarobić, żeby chociaż troszeczkę się zwróciło. Okej. Podjeżdżamy sobie, normalnie farmingu bym musiał sterować tutaj tym chwytakiem, ale tutaj jest to uproszczone, więc tutaj wystarczy tylko podjechać chyba do drewna i powinno być ono załadowywane, tak jest. Okej, mamy pierwszą kłodę z opaną i teraz tutaj będą one ładowane na szczepy, jedna kłoda to jest 8%, więc tutaj zbyt dużo się tego nie zmieści, ale troszeczkę i tak tego można naładować. Chociaż przynajmniej będzie to bardzo ładnie i równo ułożone, bo w farmingu ciężko jest tak ułożyć równo. A tutaj to przynajmniej będziemy mieli ładnie i równo ułożone. Okej, podejdźmy do kolejnych drzew. Ciekawe, jaki to ma zasięg, z jakiej odległości to zbiera. Podejdźmy sobie tu, może złapiemy też jeszcze dalsze drewno. A jednak muszę podjechać, jednak nie złapię tych. O, i mamy już 50%, więc dwa drzewa to jest 50% wypełnienia przyczepy, więc łącznie na przyczepę zmieszczą się 4 drzewa. Więc troszeczkę trzeba będzie tutaj pojeździć, ale myślę, że też powinienem zarobić trochę pieniędzy dzięki temu, dzięki tej sprzedaży drewna. Chociaż zobaczymy, ile uda się zarobić, jak sprzedamy pełną przyczepę. No jak widzicie, troszeczkę w poprzednim odcinku naciąłem tego drzewa. Już poza odcinkiem nie wycinałem nic, ale i tak na odcinku dość sporo tego wyciąłem. Okej, zaraz powinniśmy mieć pełną przyczepek. Jeszcze zbiorę te kłody. No i pojadę sobie do tartaku sprzedać. Tartak nie jest zbyt daleko, chociaż patrząc na to, ile ten pojazd jedzie, to troszeczkę może to zająć. No okej, mamy już w pełni, w 100% wypełnioną naszą tą przyczepę do drewna. Jak widzicie, jest to naprawdę bardzo ładnie ułożone. Więc okej, jedziemy teraz do tartaku, on znajduje się w tamtą stronę, trzeba pojechać. Nawet sobie może mapkę otworzę, chociaż raczej mniej więcej pamiętam, jak się jedzie do tartaku. Ale możemy sobie otworzyć, żeby się upewnić, żeby gdzieś nie pojechać źle. Jeśli chodzi o drewno, to chyba tylko w tartaku. A nie, można to sprzedawać w innych punktach i nawet w porcie jest droższe, ale pojedziemy może do tartaku, będzie fajniej wyglądało. Ale gdzieś można też sprzedawać drewno w innych punktach skupu. Okej, pojedziemy sobie drogą, chociaż trochę nie wiem, czy nie będę blokował ruchu tutaj, bo te auta już są trochę szybciej. No i nawet nie wiem, czy taki pojazd w rzeczywistości mógłby jechać po drodze, bo on ma takie, jak widzicie, gąsienice, więc nie wiem, czy on by mógłby jechać po drodze, ale tutaj sobie możemy pojechać. Jeszcze będziemy po drodze mijać biogazownię, tutaj jak widzicie jest biogazownia. Są też dwa silosy prawie w pełni wypełnione.
A tam na kawałek zabiegaza w nim już będzie znajdował się tartak. Okej, może pojedziemy sobie na skróty tutaj. Też przez moje pola, tutaj znajdują się dwa pola, już na jednym z nich pracownik skończył kultywatorować, jeszcze zostało jedno pole, więc sobie pojedziemy tutaj trochę na skróty. Szkoda, że ten pojazd nie jedzie troszeczkę szybciej, ale i tak w miarę szybko udało się dojechać, bo na szczęście ten tartak jest blisko tego lasu, w którym wycinałem drzewa w ostatnim odcinku. Ciekawe, czy to się od razu sprzedać, czy będę musiał to wyładować. Zobaczymy, bo zbliżamy się do punktu skupek. Widzicie, to jest takie specjalne pole oznaczone. Tutaj jest też nawet ikonka drzewa, więc tu musimy podjechać. Zobaczymy, czy to będzie automatycznie tutaj sprzedane z tej przyczepy. O, automatycznie się sprzedaje, ok. Czyli nie muszę tego rozładowywać, tylko wystarczy podjechać i się sprzedaje i zobaczymy, ile uda się zrobić. No, na początku miałem 2000, bo trochę musiałem wydać na ten pojazd. I ok, to robiliśmy 18 tysięcy. No, mogłoby być trochę więcej, ale i tak... Patrząc na to, że te drzewa rosną sobie na mapie i nie musiałem nic płacić za zasadzenie, no to nawet ok, chociaż trochę te sprzęty kosztowały. Więc ok, teraz musimy wrócić i jeszcze my się pozbieram drzewa, ale już później tą drugą przyczepę sprzedam sobie poza odcinkiem, ale sobie jeszcze pojadę i załaduję sobie jeszcze na odcinku to drewno. Jak widzicie, ten pojazd też całkiem fajne ślady tutaj zostawia. Chociaż moim zdaniem powinna być trochę większa cena za drewno, patrząc na to, ile musimy wydać na te maszyny, bo ten kombajn strębowy kosztował ponad 200 tysięcy, tak samo ta maszyna, więc łącznie musiałem wydać gdzieś około 500 000, bo tam ponad 200 tysięcy kosztowały te obydwie maszyny. Więc moim zdaniem powinni trochę podnieść cenę drzewa, albo ewentualnie dać możliwość sadzenia ich na mapie, chociaż pewnie dlatego, że to jest wersja mobilna, to pewnie dlatego nie dali opcji sadzenia, żeby tutaj też lepiej gra chodziła, bo jeśli byśmy posadzili na całej mapie bardzo dużo drzew, to mogłaby gra troszeczkę gorzej chodzić. Ale tak trochę tych drzew znajduje się tutaj na mapie, więc może sobie poza odcinkiem powycinam kilka drzew. Myślę, że na gospodarstwie wytnę kilka drzew tych, które mi przeszkadzają. No i może sobie też później jeszcze powycinam trochę drzew na jednym z następnych odcinków. Ale na razie nie planuję na odcinkach robić wycinki drzew, tylko może jakieś inne prace porobię. Myślę, że jakieś prace polowe, może jakieś żniwa też zobaczę jeszcze. Okej, okay, więc podzieliśmy sobie teraz do tych kłód drewna i załadujmy je. A i pamiętam, że w farmingu 15 można było bardzo dobrze zarobić na drzewie. Więc nawet pamiętam, że tam był taki staw w tartaku i tam się wrzucały te drzewa. Więc nawet wystarczyło pojechać tylko pod tartak, wyciąć kilka drzew, wrzucić do tego stawu i może było naprawdę sporo pieniędzy zarobić. I nawet jak chciałem zrobić jakieś większe zakupy, to przeważnie jeździłem do tego tartaku i sprzedawałem to drewno i zarabiałem sporo pieniędzy. No obecnie w farmingu 19 już zarabiamy mniej pieniędzy za drzewo, ale i tak można całkiem fajnie zarobić. Tak samo tutaj też można trochę zarobić na tym drewnie, niedużo, ale zawsze można się fajnie pobawić, jest to zawsze jakoś odmiana od zwykłej pracy na gospodarstwie. Zobaczę, może też na samym odcinku możemy zrobić usuwanie tych pni, chociaż fajnie wyglądają, więc może zostawię, ewentualnie może gdzieś na gospodarstwie sobie pousuwam te pnie, które będą przeszkadzać. Ale tutaj może sobie zostawię, bo nawet fajnie wygląda taki las tutaj z wyciętymi drzewami. No, trochę tego drewna tu jest, więc myślę, że jeszcze trochę to robię na tym drewnie, chociaż
resztę drewna sprzedam sobie poza odcinkiem. Jeszcze tutaj załaduję tą przyczepę do pełna i poza odcinkiem sprzedam sobie tą resztę drewna. No okej, mam załadowaną kolejną przyczepę, ale myślę, że to już sprzedam poza odcinkiem, ale to resztę tego drewna też sprzedam poza odcinkiem. No a w tym odcinku myślę, że to by było już tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam za oglądanie, cześć.